Witajcie moi drodzy. Wywiady na millerpije.pl nie są bardzo częstym wydarzeniem, ale jak wiecie, zdarzają się od czasu do czasu. Dzisiaj udało mi się zaprosić do takiego wywiadu osobę, która dla historii whisky w Polsce jest bardzo wyjątkowa i ma duże znaczenie. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać interesujący wywiad, który rzuci trochę światła na to, jak zaczynała się kultura picia i degustowania whisky w Polsce. Moi drodzy, jest ze mną Rajmund Matuszkiewicz. Witaj, Rajmund. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do wywiadu. Chciałem porozmawiać z Tobą trochę o tym, jak to było kiedyś w whisky. Wiem dobrze, jak jest dzisiaj. Wielu z moich czytelników również wie, jak wygląda świat, rynek whisky dzisiaj. A dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o tym, jak to było kiedyś. Więc pierwsze pytanie, chyba najbardziej oczywiste. Powiedz mi, kiedy i w jaki sposób w ogóle zainteresowałeś się whisky i jak wtedy wyglądał ten świat whisky? Czy to były tylko blendy, czy już były malty, czy to było w Polsce, czy nie w Polsce? Jestem bardzo ciekaw. Dzień dobry. No to było, o ile ja dobrze pamiętam, notatek nie prowadziłem niestety, nie wiedziałem, że to jest początek nowej epoki. Natomiast przypominam sobie, to było w połowie lat 90. Pewien Irlandczyk przy jakiejś tam okazji zaproponował mi whisky, na co ja powiedziałem: broń Boże, nie chcę whisky, bo to jest paskudne. Na co on powiedział: nie, ale to dlatego, że nie piłeś nigdy whisky. Jak to nie piłem? Piłem, było niedobre. No i wtedy zaczął się mini wykład na temat whisky słodowej, który, powiem szczerze, początkowo puszczałem mimo uszu, przekonany, że nic nie jest w stanie mnie przekonać do whisky. No ale nie chciałem być niegrzeczny, powiedziałem: no w takim razie to ja poproszę. Czyli nie było tak, że, nie wiem, blendy, jakieś bardzo popularne marki torowały Ci drogę do odkrycia maltów, tylko od razu zobaczyłeś... Nie, blendy mnie zniechęciły. Próbowane gdzieś tam pośrednie, na zasadzie eksperymentów. Nie przekonałem je zupełnie, nie. I dopiero właśnie najpierw była opowieść o tym, że whisky słodowa jest zupełnie innym rodzajem trunku, że jeżeli nie piłem nigdy whisky słodowej i moje wyobrażenie o whisky opiera się tylko na blendach, to jest błąd, że tak naprawdę nie wiem, na czym whisky polega. No i powiedziałem: no dobrze, no i tak jak mówię, bardziej z grzeczności niż z zaciekawienia. Powiedziałem: no to w takim razie proszę, nalej mi. I to była, o ile mnie pamięć nie myli, to była Glenlivet 12-letnia. Podkreślam, to był początek, to była połowa lat 90. Więc ta Glenlivet 12-letnia wtedy była inna niż ta, która w tej chwili jest dostępna w sklepach. I to było odkrycie. To była rewelacja, to był i bukiet aromatyczno-smakowy, który był zupełnie nieporównywalny do czegokolwiek innego. I tak się zaczęło. Ja myślę, że to jest taki, nie wiem, czy to można nazwać problemem, ale wiele osób w Polsce w tej chwili przez bardzo dużą dostępność blendów, czyli whisky mieszanych, zaczyna właśnie od nich, co nie jest żadnym problemem, bo od nich dużo łatwiej zacząć niż od niektórych maltów, tylko czasem może przez komunikację marketingową one są trochę źle postrzegane i ludzie myślą, że blendy należy degustować w taki sposób, nazwijmy to kolokwialnie, bułkę przez bibułkę, no i później pijąc na przykład zupełnie młodziutką whisky mieszaną, przeznaczoną do mieszania z Coca-Colą, sugerują się, że to jest wódka na myszach, budując zły wizerunek whisky słodowej, prawda, które jest czymś zupełnie odmiennym. No dobrze, a powiedz, powiedziałeś Glenlivet 12, no połowa lat 90. Ja wtedy byłem 10-latkiem szalejącym po placach zabaw. Powiedz, jakie whisky wtedy dało się kupić? Czy w Polsce w ogóle była whisky? No bo każdy słyszał historię o Ballantinesie, Johnny Walkerze z Peweksu, tak, prawda? No to co, to whisky była wtedy z Niemiec? Czy... Wtedy w Polsce nie było w ogóle whisky. Ja miałem to szczęście, że jeździłem regularnie do Wielkiej Brytanii, do Londynu. Z powodów zawodowych. I regularnie na promie, na kanale La Manche, kupowałem butelki kolejne. Oczywiście zaczęło się od tych najbardziej standardowych classic malts, czyli Craganmore, Oban, Talisker, Lagavulin, Dalwhinnie i tak dalej. Potem kolejne, a w związku z tym, że często jeździłem, bo to bywało tak, że tam co 2 tygodnie
taka podróż mi się zdarzała. No to w barku zebrała się dość pokaźna kolekcja. Co prawda wtedy jeszcze nie wiedziałem nic o tym, że są niezależni dystrybutorzy, że teoretycznie tylko wiedziałem o istnieniu czegoś takiego jak single cask, cask strength i tak dalej. Natomiast no, ta ciekawość się zaczęła wtedy, prawda? I głównie od tych classic molds. No i stamtąd poszło dalej. Mhm. Czyli akumulacja podstawek, czyli wypustów destylarnianych w barku ze strefy bezcłowej, to jest historia znana chyba większości miłośników whisky, ja też znam ją bardzo dobrze. W pewnym momencie dochodzi się do punktu, ja też ten punkt poznałem już dawno, dawno temu, w którym strefa bezcłowa to są nudy na pudy, bo nic już tam nie stoi, czego albo nie znamy, albo nie piliśmy, albo w ogóle pić byśmy nie chcieli. Okej, okay, czyli co, później pewnie poznałeś niezależnych dystrybutorów, czy to było już potem? Nie, to się działo troszeczkę inaczej. Ja w 2000 roku pojechałem do Szkocji po raz pierwszy i założenie było takie, że chcę zobaczyć jak najwięcej destylarni. To był wyjazd nie do Szkocji, to było jeszcze przed Braveheartem, więc Szkocją tak za bardzo nikt się nie interesował. Tak mi się wydaje, że przed. Założenie było, jak mówię, zaliczyć jak najwięcej destylarni. No i zaczęliśmy dość tak mocnym uderzeniem, bo zaczęliśmy od Isla. Pierwsza destylarnia, jaką zobaczyłem jeszcze z promu, to była Ardbeg. Tam jak się płynie promem na wyspę Isla, to pierwszy biały punkt na tej szarej masie to jest właśnie Ardbeg. Zaraz obok Lagavulin Lafroig. Wtedy objechaliśmy Szkocję dokładnie dookoła i zaliczyliśmy, nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale kilkadziesiąt destylarni w ciągu miesiąca. No były to przeróżne doświadczenia od takich budujących ten mit tej whisky jako wytworu tradycyjnego, jako wręcz mistycznego miejscami, prawda? Tutaj gdzieś tam w Macallan opowiadano nam o tych tam sześciu filarach wiedzy, na których opiera się produkcja whisky u nich. Byłem tam rok temu, cały czas opowiadają. Także... Tak. No ja w ubiegłym roku też tam byłem. I też opowiadali. I dalej opowiadali, tak. Co ciekawe, wtedy w 2000 roku jednym z tych filarów było beczkowanie whisky tylko i wyłącznie w beczkach poszery. I absolutnie w żadnych innych. Prawda? Teraz wiemy, że już w 2000 tam leżała whisky w beczkach po Bourbonie i nikomu to wtedy nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało też sprzedać tego mitu. Ale to jest jakby zupełnie osobna historia. Pamiętam taki kontrast, bo o ile mnie pamięć nie myli, to było tego samego dnia. Rano byliśmy w Tomin Towel, która generalnie nie jest jakoś tam szeroko udostępniona do zwiedzania. Tam nie ma jakiegoś... W rękach prywatnych i taka swojska, prawda? Tak, taki wydawało się taka gorzelnia PGR-owska. Tak. I tam nas oprowadzał człowiek, który wcale nie był przygotowany do oprowadzania. On tam po prostu nadzorował proces fermentacji bodajże. I on nie przeszedł tego drylu marketingowego. Jedna mu opowiadał takie rzeczy, mówił, no tak, no tutaj prawda, robimy fermentację i teoretycznie powinno być tam 48 godzin, ale jak nam się spieszy, to 36 i też jest dobrze. A tutaj abeczki, a to takie, jakie nam przywiozą, to w takie lejemy. A kształt alembików, bo ja pamiętam, ja kurczowo trzymałem się jeszcze wtedy tego... Tych mitów, tak. Opowiedz mi coś specjalnego, coś szczególnego. Że wniecenie w alembiku trzeba odtworzyć, prawda? Tak. Przy wymianie. Że tutaj jak mysz się utopiła, prawda, to nadało specjalny aromat, posmak i tak dalej. A on mówił, nie, no ten kształt tych alembików, no jakieś musieli zrobić. No to takie, cytuję dosłownie, no jak budowali te destylarnie, to jakieś musieli zrobić. No i takie akurat wyszły. Więc z jednej strony to właśnie Tomin Towel. I tego samego dnia pojechaliśmy do Macallan, która robiła wtedy, zresztą do dzisiaj, robi wiele szumu wokół swojej legendy.
dawno już przebrzmiałej, mam wrażenie. Ale właśnie z drugiej strony usłyszeliśmy, że to tutaj, prawda, ważne jest, żeby master distiller, prawda, ubrał takie buty i białe skarpetki, a prawda, żeby miał krawat, albo żeby trzy razy obszedł alembik dookoła, zanim odkręci kranik, czy coś w tym stylu, oczywiście przesadzam, ale tego typu mity tam nam opowiadano. I przy okazji tego pobytu w Szkocji, bo pytałeś o odkrycie niezależnych, przy okazji tego pobytu w Szkocji myśmy tam dość blisko zaprzyjaźnili się, ja mówię my, bo tam nas było, czterech facetów wybrało się w tę wyprawę wtedy moim samochodem, który potem trzeba było sprzedać, bo już się do niczego nie nadawał po szkockich drogach. W każdym razie zaprzyjaźniliśmy się z Fioną Murdoch, która prowadziła wtedy w Dufftown sklep z whisky. Zresztą sklep działa do dzisiaj. Inny właściciel, inna polityka marketingowa. Przesympatyczny człowiek swoją drogą, także gdyby ktoś był w Dufftown, polecam, robi wspaniałe degustacje. Ten sklep na drzwiach ma napisane "Sorry, we're open". Tak, to właśnie ten sklep, tak. W każdym razie Fiona nam pokazała wiele ciekawostek, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wypusty niezależnych dystrybutorów, o których, tak jak mówię, słyszałem teoretycznie tylko wcześniej. Pokazała nam, że legendy niekoniecznie są tak wspaniałe, jak muszą istnieć, po prostu, tak. Mają cel. Ja nie zapomnę do końca życia takiej sceny, kiedy to było jak ze snu. Taka sytuacja w sklepie w Dufftown Fiony. Na zapleczu ona miała taki regał, na którym stały whisky, butelki otwarte do degustacji. I stała tam butelka Macallan 25-letnia. I ja powiedziałem, bo poszliśmy tam wybrać na wieczór do degustacji, bo co wieczór tam się generalnie upijaliśmy, mówiąc szczerze. Ale tylko dlatego, że tyle tego dobrego tam było i to było dostępne. I mówię, o, tą butelkę Macallan, to ja bym chciał spróbować. I zdjąłem, zdjąłem z półki tę butelkę 25-letniej Macallan, a za nią stała butelka Macallan rocznik 60, bodajże 8. O Jezu, to też bym chętnie spróbował. A to nie ma sprawy, to bierz. Za nią stała bodajże 56 czy 54 też Macallan. Miałem wrażenie, że jak zdejmę tamtą butelkę, to tam będzie rocznik 30 na przykład. I wydawało mi się, że łapię Pana Boga za nogi, na co Fiona mówi do mnie, ale wiesz co, ale weź sobie coś do picia. Ja mówię, jak? Bo to jest niedobre. I pamiętam, że rzeczywiście do picia wzięliśmy sobie Rosebank, taką standardową wersję, wtedy jeszcze flora i fauna była. I ona była pyszna, a Macallan była paskudna. Ale mogę się pochwalić, że tak, piłem Macallan roczniki 60, 50 i tak dalej. Także gdybym potrzebował na kimś zrobić wrażenie, to tak piłem tak stare whisky. No, historia niezwykła. Ja mogę powiedzieć, że całkiem niedawno, zupełnie alternatywnie powtórzyłem ten szlak, nieświadomie. Niestety Macallany z lat 50. już tam nie stoją. Natomiast jest tak, że rzeczywiście ja również byłem w ten sam dzień w Tomin Towel i w Macallanie. I rzeczywiście odniosłem bardzo podobne wrażenia. W Tomin Towel oprowadzał mnie pracownik zajmujący się produkcją, co było dla mnie spełnieniem marzeń, bo wszystkie pytania takie technologiczne, na które 18-letni chłopaczek oprowadzający mnie w destylarniach korporacyjnych nie byłby w stanie odpowiedzieć, bo to jest jego praca wakacyjna. Prawda. On odpowiadał, a na samym początku wizyty powiedział mi: zapytaj mnie, ile ludzi pracuje w Tomin Towel. Ja mówię, no dobrze, ile ludzi pracuje w Tomin Towel? A on na to odpowiedział: mniej więcej połowa. Także śmiesznie to się zaczęło i też bardzo bardzo ciekawa wizyta. Ale też mam podobne doświadczenie związane z tym, że kiedy pierwszy raz pojechałem do Szkocji, nie planowaliśmy tego, mówiąc o tym, o co będę pytał w wywiadzie, ale jestem ciekaw, jak ty myślisz, bo pierwszy raz pojechałem do Szkocji i zrobiłem to samo, co ty wspomniałeś. Czyli zrobiłem klasyczny maraton po destylarniach. Nie rozglądałem się na boki,
Jeśli była ładna góra obok, to była. Jeśli było jakieś miasto, przez które przejeżdżałem, to było. Ale generalnie miałem plan w GPS-ie wpisanych wszystkich destylarni i postanowiłem zaliczyć ich tyle, ile się da w jak najkrótszym czasie. Zdarzało się nam odwiedzać 4 sztuki dziennie i po prostu polegało to tylko na tym. A z drugiej strony z prywatnych naszych rozmów i korespondencji wiemy, że zgadzamy się na to, że będąc w 3 destylarniach praktycznie widziało się wszystko. Tak, może jest to uproszczenie pewnie, tak. No bo są różne regiony, różne style produkcji i tak dalej. Później byłem w Szkocji już z twoimi radami w kieszeni. Zupełnie inaczej to zaplanowałem. Odwiedziłem kilka destylarni przez miesiąc, może 10, nie wiem. A całą resztę poświęciłem na oglądanie kraju, który jest niezwykły. Powiedz mi, co ty teraz o tym myślisz, że byłeś w Szkocji wielokrotnie, wiele 10 razy. Czy cały czas destylarnie są dla ciebie ważne? Czy bardziej teraz skupiasz się na kraju, nie wiem, na jego historii, kulturze, pochodzeniu czy przyrodzie? Co jest najpiękniejsze w Szkocji dla ciebie? No to już na pewno nie destylarnie, to już na pewno nie whisky. Whisky i destylarnie są przy okazji niejako z obowiązku, jak się jest w Szkocji, to trzeba tam jakąś destylarnię zaliczyć, odwiedzić, ale tak, odwiedziłem większość, zdecydowaną większość destylarni, które są udostępnione do zwiedzania. Widziałem przynajmniej z zewnątrz niemal wszystkie, więc już tutaj nie ma elementu zaskoczenia żadnego. Tam okej, zdarzy się, że w tej czy innej destylarni pójdę sobie na takie bardziej ekskluzywne zwiedzanie, prawda, z poważniejszą degustacją, które też potrafią być rozczarowaniem, szczerze mówiąc. Ale nie, Szkocja to jest. Szkocja stała się moją pasją od tamtego pierwszego wyjazdu w 2000 roku. Po pierwsze przyroda, krajobrazy, których w żaden sposób się nie da opisać, nie da się przekazać, nie da się opowiedzieć o tym, jak tam potrafi być pięknie. Góry szkockie, zachodnie wybrzeże, północno-zachodnie wybrzeże, wyspy, ptactwo, ja mam fiała na punkcie ptaków, jest w ogóle moim hobby jest fotografowanie, więc tam sobie jeżdżę z aparatem zawsze. Jelenie przechodzące mi pod domem, pod drzwiami niemalże, czy takie jakieś tam spotkania z dziką przyrodą, te pustkowia szkockie na północno, w północno-zachodniej części kraju. W Szkocji wystarczy wyjechać poza tych parę punktów, które są dość tłoczne, typu, no nie mówię już o Glasgow, Edynburgu, prawda, bo to osobna historia zupełnie, ale wystarczy wyjechać poza, powiedzmy, granice Highlands na północ. I są takie miejsca, gdzie człowiek przez ileś tam kilometrów, czy przez ileś dni nie widzi drugiego człowieka. Ja muszę powiedzieć, że kiedy planowałem wyjazd do Szkocji, który zresztą konsultowałem z tobą, to północno-zachodnie Highlands planowałem w ogóle odpuścić, bo tam nie ma żadnej destylarni, prawda? No bo jest Brora, Old Peltney i później można wjechać na górę na Orkney, obejrzeć Highland Park, ewentualnie Skapę i koniec, prawda? Więc zjadę w dół gdzieś tam środkiem mainlandu na Skye. A to było absolutnie najpiękniejsze miejsca w życiu, jakie kiedykolwiek odwiedziłem. Także tutaj rzeczywiście podzielam twoje poglądy. Tak, to prawda. Tam są takie miejsca, w których po prostu chciałoby się być i zostać i nigdzie się już więcej nie ruszać. Oczywiście pomijam aspekty pogodowe. W Szkocji zwykle jest zimno i pada. No tak, na to trzeba być gotowym, prawda? Okej, dobra. Zostawmy na chwilę podróże do Szkocji i wróćmy do Polski, do tych początków naszej historii whisky. Jesteś pierwszą osobą w Polsce, która w jakikolwiek sposób rozpoczęła działalność internetową związaną z whisky. Czyli można powiedzieć, że to ty pierwszy pokazałeś Polakom, jak powstaje whisky, jaka jest różnica między różnymi rodzajami whisky. Opowiedz trochę o tym, jak to było. Jaki portal był pierwszy, na jakim serwisie on się znalazł, później gdzie on wylądował. No, to powiem szczerze, stało się zupełnie przypadkiem. Ja szukałem informacji o whisky, kiedy
pod koniec lat, w drugiej połowie lat 90., kiedy zacząłem się tym interesować. I takich informacji nie znalazłem. Znalazłem jakąś taką malutką książeczkę pod tytułem Whisky, przetłumaczoną z angielskiego. Inną, taką, takie większe wydawnictwo, pamiętam, to gdzieś stoi u mnie na półce jeszcze. Wydaje mi się, że też tytuł tego był Whisky. I to też było tłumaczenie, i bodajże nawet to było tłumaczenie chyba z francuskiego. W każdym razie to były dwie książki i to było wszystko. To były wszystkie informacje, jakie mnie udało się znaleźć wtedy. A w związku z tym, że to był początek w ogóle w Polsce internetu jako takiego, takiego szerokiego dostępu do internetu, prawda? Mówimy o, jak mówię, druga połowa lat 90. To był też okres takiego właśnie eksperymentowania sieciowego. To były pierwsze chatroomy, to były pierwsze posługiwanie się w ogóle e-mailem. Ja myślę, że w tej chwili dla wielu młodych ludzi to jest bajka zupełnie prehistoryczna, ale tak właśnie wtedy było. I ktoś z moich znajomych podrzucił mi taki pomysł. Ty zrób strony o whisky. Na co ja mówię, ale przecież na pewno takich stron jest milion. Przecież to jest niemożliwe, żebym to ja odkrył Amerykę. No i zacząłem szukać i nie było. Nie było niczego takiego. A w związku z tym, że ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak się robi strony internetowe. Zresztą mało kto wtedy miał. Pamiętam, miałem jakiś taki prościutki programik do pisania stron internetowych, do projektowania stron internetowych. I zacząłem rzeźbić. Metodą prób i błędów, pamiętam, 2 tygodnie zajęło mi dobieranie tła do strony, żeby to jakoś wyglądało, żeby tekst był czytelny, żeby to jakoś wyglądało. Zacząłem próbować się bawić z grafiką, bo to trzeba było jakieś tam nagłówki, jakieś szyldy zrobić, jakieś zdjęcia, jakieś... Było, wtedy to było skanowanie zdjęć z materiałów reklamowych, które gdzieś tam dostawałem z destylarni, bo gdzieś tam pisałem do producentów. I jakieś tam materiały dostawałem, więc to było jakości strasznej wszystko. Natomiast zacząłem to robić, to było... I pamiętam wtedy na Onecie była taka... Nie wiem, być może w tej chwili w dalszym ciągu jest. Była taka możliwość, że można sobie tam w ramach swojego konta mailowego zrobić jakąś stronkę internetową. I ja to zrobiłem i to zaczęło gdzieś tam funkcjonować w polskim internecie. Był jakiś konkurs, czy tam co miesiąc były takie konkursy dla tych stron takich amatorskich i pamiętam, że moja strona wygrała albo drugie miejsce dostała. Jak ona się nazywała wtedy? To było bodajże republika.onet.pl łamane przez whisky, czy coś w tym stylu. To tak wtedy funkcjonowało. W związku z tym, że wygrałem, czy tam zdobyłem jakieś wysokie miejsce w konkursie, to dostałem dodatkową przestrzeń na dysku, więc mogłem jeszcze więcej tej grafiki wrzucić. Z tego, co powiedziałeś, brakuje tylko muzyczki w tle jeszcze na tej stronie, żeby już... Nie, no to było prymitywne, to było naprawdę, to żałośnie to wyglądało, ale hulało. I wokół tego zaczął się tworzyć jakiś taki krąg znajomych. Ludzie zaczęli pisać do mnie maile. Czy tam były komentarze już wtedy? Nie, jeszcze wtedy jeszcze nie było. Nie, czyli nie było tylko mail do autora. Tak, mail do autora, tak. Było na pierwszej stronie, napisz do mnie, czy coś w tym stylu i dostawałem maile. I to w ogóle dało początek całej takiej dość prężnej grupie znajomych, z którymi do dzisiaj trzymam kontakt. Dzięki temu właśnie kontynuacją tych tego, co się wtedy zaczęło, tych wszystkich znajomości, jest to, że tutaj siedzimy i rozmawiamy. Tak, teraz. Oczywiście. Potem było, wracając do strony internetowej, potem ktoś, nie potrafię podać dat w tej chwili dokładnych, ale myślę, że to było w okolicach roku 2000, ktoś, kto był właścicielem domeny whisky.pl. Przepraszam, wcześniej była jeszcze taka taki plan stworzenia serwisu poświęconego różnym alkoholom i pamiętam, że to miało ogólną nazwę impreza.pl i przez jakiś czas moje
Moja strona funkcjonowała pod adresem www.impreza.whisky.pl. I te domeny, czy propozycje współpracy od człowieka, który planował stworzenie tego takiego szerokiego serwisu, bo tam miało być whisky, tam miało być koniak, tam miało być wino, tam miało być piwo. Nie wiem, jak to się rozwinęło, czy się rozwinęło, chyba nie. W każdym razie propozycję współpracy dostałem od tego człowieka, który to prowadził i oczywiście przyjąłem to z otwartymi ramionami, bo to oznaczało brak ograniczeń, jeżeli chodzi o przestrzeń na dysku i tak dalej. I później zwrócił się do mnie człowiek, który był właścicielem domeny whisky.pl. Myśmy się nigdy nie spotkali nawet. To działo się w wirtualnym świecie. To było przez maile. No to, tak, to była jeszcze epoka przed Facebookiem, przed gadu-gadu i tak dalej. Tak. Więc to się mailami odbywało. I zaproponował mi, że... Znaczy, z grubsza wychodziło na to, że on tę domenę gdzieś tam kiedyś wykupił, bo miał nadzieję na tym zarobić pieniądze. Okazało się, że zainteresowania whisky tak dużego nie ma. Ta domena leży odłogiem. W związku z tym, czy ja bym nie chciał jej zagospodarować? I oczywiście, że chciałem. Pamiętam, strasznie byłem dumny, jak przez wiele lat miałem adres internetowy raimund@whisky.pl. No to był szczyt nobilitacji. Lepszego adresu nie ma na świecie. Tak. Chociaż dzisiaj już ta domena należy do kogoś innego, prawda? Dzisiaj tak. Zdaje się, że tam jest komunikacja marki Ballantine's. Wydaje mi się, ale powiem szczerze, że już nie śledziłem tego, od kiedy jakoś tam właśnie właściciel domeny stwierdził, że jednak chyba przyszła koniunktura na to, że będzie można ją jakoś... Zwrot inwestycji. Że mu się inwestycja zwróci, więc współpraca ze mną się jakoś tam skończyła. I wtedy pojawił się serwis Best of Whisky, BOW.pl. Czy chłopaki byli od razu Best of Whisky.pl czy BOW.pl? To nie pytanie do nich, nie do ciebie. To jest pytanie do nich, ale wydaje mi się, że oni od razu jednocześnie zarejestrowali obydwie domeny. Obydwie domeny. I to są właśnie ludzie, dzięki którym się poznaliśmy. Czyli tak jest. Wiktor, który na forum Best of Whisky jest ikoną chyba. Tak samo jak i Tomek, znany jako Rosomak. No i co? I doszło do współpracy między wami, prawda? Tak, to wtedy tam był jeszcze... W związku z tym, że cała tam whisky.pl i te moje działania takie popularyzatorskie były tak naprawdę moim hobby, no to one, kiedy miałem czas, to działałem intensywnie, kiedy nie miałem czasu, to gdzieś tam się rozchodziło między palcami i przy taki moment, kiedy no, ta witryna sobie tam funkcjonowała, ale jakoś ja albo nie miałem czasu, albo nie miałem serca, żeby się nią jakoś dokładnie zajmować. No i wtedy właśnie przyszła propozycja współpracy od Wiktora. Dużą część materiału, który był na whisky.pl, na tej mojej oryginalnej stronie, przerzuciliśmy na bow.pl i to tam funkcjonuje pod hasłem wiedza. Swoją drogą to wymaga totalnego wyczyszczenia i praktycznie napisania od nowa, bo to są ciągle teksty napisane gdzieś pod koniec lat 90. I one są ciągle... One są obarczone taką naiwnością młodego entuzjasty troszeczkę. Merytorycznie tam nie zawsze wszystko gra. A mimo wszystko jest to imponujący zbiór informacji, szczególnie mając w pamięci to, kiedy powstał. Także myślę, że to nie jest... To prawda. Bez jakiejś fałszywej skromności. Był taki moment, kiedy to była najbardziej obszerne źródło informacji o whisky po polsku, mam wrażenie. O whisky szkockiej oczywiście. I whisky słodowej, bo jakoś nigdy nie interesowałem się, nie pisałem. Nie znam się, więc nie będę się nawet próbował wymądrzać na temat whisky mieszanej. No i potem powstała cała historia społeczności, która skupiała się wokół whisky.
Ale może na historię tej społeczności warto by było do rozmowy zaprosić jeszcze Wiktora i Tomka, więc pewnie będzie ku temu okazja w przyszłości. A powiedz jeszcze, Rajmund, po tylu wyjazdach do Szkocji, po odwiedzeniu tak potężnej liczby destylarni, na pewno przytrafiły ci się tam jakieś historie, które są warte opowiedzenia lub takie, które dzisiaj mogłyby już się nie zdarzyć. Czy przychodzi coś takiego do głowy? No, w tej chwili cały świat whisky jest bardziej nastawiony na sprzedaż, na zysk niż na początku lat 2000, kiedy tam zacząłem jeździć. Wtedy to było wszystko bardziej spontaniczne również z ich strony. To było, mam wrażenie, że w tamtych czasach whisky słodowa była takim produktem ubocznym. Robiono przede wszystkim whisky po to, żeby z niej komponować. Używać w niej blendy, tak. Natomiast niejako przy okazji udało się wyprodukować takie kwiatki, jak na przykład Brora. To jest klasyczny przykład, prawda? Gdzie w destylarni. Która miała tylko terminowo, czasowo zastąpić inną. Chwilowo zastąpić Kalilę, tak. Nagle okazało się, że tam wyprodukowano tam. Nie lubię słowa wyprodukowano w odniesieniu do dobrej whisky. Stworzono legendarne trunki, prawda? Przecież Brory z lat 80. Osiągają w tej chwili zawrotne ceny na aukcjach i niesamowite oceny dostają. W tamtych czasach to było, tak jak mówię, bardziej spontaniczne również ze strony Szkotów. I tak, ja do końca życia nie zapomnę mojej pierwszej wizyty, takiej bardzo nieoficjalnej w destylarni, kiedy przypłynęliśmy na wyspę Isla w miejscowości Port Ellen. Trzeba tam przejść parę kilometrów, żeby zobaczyć najpierw Laphroaig, potem Lagavulin, potem Ardbeg. No i w związku z tym, że do Lagavulin praktycznie stoi przy tej drodze, która prowadzi do Ardbeg, no to zaczęliśmy tam myszkować. Drzwi główne były zamknięte, bo oni jakoś tak wtedy nie bardzo się przejmowali turystami, zwiedzaniem. Nacisnąłem klamkę jakichś drzwi z boku. Okazało się, że wszedłem do hali alembików, w której akurat odbywała się destylacja. Stężenie oparów alkoholu w powietrzu było przeogromne. Zresztą widać było po minach, twarzach, nosach panów, którzy tam siedzieli i przysypiali na krzesełkach, którzy tam nadzorowali te alembiki. I ja powiedziałem, przepraszam bardzo, ja tylko tak chciałem zobaczyć, czy mogę. Na co pan autentycznie upojony tymi oparami, tu się od razu przypomina film Sauna, wręcz nieprzytomny spojrzał na mnie, powiedział, a właściwie to tutaj nie powinniście być, ale skoro już jesteście, to sobie wejdźcie i sobie oglądajcie. To była pierwsza destylarnia, którą zobaczyłem od środka. I to było niesamowite, bo gdzieś tam ta Lagavulin była jedną z pierwszych whisky, którą piłem, która mnie przekonała do whisky słodowych. To była taka moja legenda i nagle wchodzę tutaj i siedzi taki pan, który jest totalnie nieprzytomny. On chyba miałby problemy, żeby wstać z tego krzesła. Tak się nawdychał tych oparów. Mm-hmm. Było gorąco. Czuć było ten alkohol wszędzie. A to już dobra, to sobie wejdźcie. Także to mówię, to pierwsze moje spotkanie. Natomiast miałem mnóstwo takich wiele wspaniałych chwil przeżyłem w destylarni Ardbeg. I cokolwiek by o niej nie mówić w tej chwili, to ja zawsze będę miał sentyment do na przykład legendarnej Ardbeg Provenance, którą wyciągnął w pewnym momencie ówczesny menadżer destylarni, Stuart Thompson, ze słowami, to dam się wam napić najlepszej whisky świata. Oczom nie chciałem wierzyć swoim, jak zobaczyłem, że wychodzi. To było na zapleczu ich domu, z tyłu, przy klifie, prawda, gdzieś tam wieczorem,
zupełnie takie przyjacielskie spotkanie. Zresztą wcześniej jeszcze nas oprowadził po magazynie. No i właśnie ta Artbeck Provenance, która jest legendą mniej więcej na miarę Black Bowmore, prawda? Wyciągnięta tak niejako od niechcenia, a to dam wam się napić czegoś dobrego. Skoro już rozmawiamy o whisky, no to trudno, to dam wam się czegoś dobrego napić i wtedy wyjeżdża legenda, prawda? Czy z takich historii śmiesznych, no to kiedyś któregoś razu byłem w Szkocji sam tym razem, to było w zimie. Zawędrowałem, byłem wtedy w Fort William. No i jakim dziwnym trafem zawędrowałem do destylarni Ben Nevis. Byłem tam oczywiście jedynym potencjalnie zwiedzającym, bo o tej porze było pusto zupełnie. To zresztą nie jest zbyt atrakcyjna destylarnia na zwiedzanie. A właśnie to jest ciekawe, bo ja wtedy byłem zauroczony, ale być może dlatego, że zostałem potraktowany po królewsku jako jedyny zwiedzający chyba w ciągu dwóch tygodni. Mhm. Więc zostałem oprowadzony po całej destylarni, napojono mnie i tak tam sobie rozmawiałem z pracownikami tego Visitor Center, tam było ich bodajże trzech facetów, którym się ewidentnie nudziło i bardzo się cieszyli, że ktoś przyszedł. No i coś zeszło na kulturę szkocką, na tradycje i tak dalej. No i jeden z pracowników mówi do mnie, a chodziłeś kiedyś w kilcie? No nie chodziłem, a chcesz? No pewno, że chcę. No to dawaj. I tam w tym Visitor Center, prawda, odbyło się rozbieranie mnie. Już pominę bardziej wstydliwe elementy, że pod kiltem nie nosi się nic i nie było mowy, żebym cokolwiek tam sobie zostawił. Czyli pełne dostosowanie musiało. Tak jest. No prześmiesznie było, prześmiesznie naprawdę. Jakieś takie historie typu przyjeżdżamy do destylarni, jesteśmy w jednej destylarni i tam rozmawiamy, zwiedzamy, prawda, degustujemy i ktoś mówi, a co teraz robicie? No a teraz to jedziemy do drugiej destylarni. A to dobrze, to tam menadżerem jest mój znajomy, to ja do niego zadzwonię, żeby was przyjął odpowiednio. No to są rzeczy, które już się w tej chwili nie zdarzają. To jest to, o czym mówiliśmy. I przyjeżdżamy do tej drugiej destylarni i w tej drugiej destylarni, a bo tu właśnie dzwonił do mnie znajomy, no to chodźcie do magazynu, odkorkujemy beczkę. No piękne historie. I tak szukaliśmy kiedyś miejsca do rozbicia namiotu i w Artbeck to było i menadżer mówi do nas, to po co szukacie miejsca? To tutaj rozbijcie sobie namiot. Gdzie tutaj? No tu na trawniku. Jak tu na trawniku? Tu w destylarni? Tak, tu w destylarni. Czyli kemping. Także kemping miałem prywatny, tak, na tyłach Artbeck. Nalewanie beczek własnoręczne, picie whisky prosto z rury, prawda, w złożone ręce. Takie tam historie zdarzały się. Ciekawe historie. Rzeczywiście dzisiaj o takie dużo trudniej, o ile w ogóle jest to możliwe. No to piękny zapis historii, wspaniałe wspomnienia. No dobrze, Rajmund, ale czas płynie. Jak wiesz, to jak wygląda świat whisky dzisiaj, może nie stoi w opozycji, ale jest bardzo, bardzo inne od tego, jak wyglądał ten świat whisky, o którym mówiłeś przed chwilą. Wiem, że cały czas go śledzisz, jesteś na czasie, wiesz, co dzieje się z różnymi destylarniami. Powiedz, co myślisz o świecie whisky teraz? Czy to jest coś, co cię oburza, smuci, czy może cieszy z uwagi na wzrost popularności whisky? Mówię tutaj o zwiększonej dostępności, o takich trendach jak NAS, czyli No Age Statement, butelki bez deklaracji wieku na etykietach. No i ogólnie masowa dostępność, zmniejszający się czas leżakowania, tego typu historie. Jak się w tym odnajdujesz? Dzieje się strasznie dużo rzeczywiście i ten świat whisky jest zupełnie inny niż był te 15 lat temu. I powiem szczerze, że ja mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony tak, to o czym mówisz, whisky jest w tej chwili dostępna.
pierwszym lepszym supermarkecie można kupić ze 2-3 co najmniej single malts, które, co było nie do pomyślenia 15 lat temu, 10 lat temu. No 10 może nie. W każdym razie wtedy, kiedy ja zaczynałem się interesować whisky, więc to jest absolutnie pozytywne. Jest dużo jednak takich nie do końca optymistycznych zjawisk. Whisky słodowa jest produktem naturalnym i siłą rzeczy część tego produktu będzie dobra, wybitna, natomiast część będzie bardziej pośredniej jakości. Ja tutaj nie chcę wchodzić w proces technologiczny, prawda, leżakowanie i tak dalej, ale wiadomo, jako produkt naturalny, to jest tak jak z marchewką w zagonie, prawda? Część z nich będzie ładnych, kształtnych i soczystych, część będzie słabszych. I teraz kiedyś wybierano te tylko najlepsze whisky i butelkowano jako single malt. A reszta szła do blendów. W tej chwili w wielu destylarniach, szczególnie tych destylarniach, które są w rękach niezależnych i nie mają, ich produkt nie ma ujścia w rzekę blendów, ta whisky jest butelkowana jako single malt i sprzedawana nam pod różnymi najbardziej wymyślnymi nazwami. Siłą rzeczy jakość jej musi być słabsza, musi być niższa. Ogólna, średnia jakość, prawda? Trend, żeby nie podawać wieku whisky na etykiecie. No, mnie on osobiście boli, bo ja pamiętam, że jak zaczynałem, jak robiłem moje pierwsze zakupy na promie, na kanale La Manche, to nie mają zielonego pojęcia whisky. Moje pierwsze kryterium to było, żeby było jak najstarsze. No oczywiście. co jak wiadomo nie zawsze jest najlepszą polityką. Tak czy owak mi brakuje, mi osobiście brakuje określenia wieku na etykietach, choćby z tego względu, ze względów sentymentalnych, ale też ja wiem skąd to się bierze. No, po prostu w wielu przypadkach podanie wieku whisky, a tutaj przypominam, że wiek whisky to jest wiek najmłodszego składnika, no byłby tak śmieszny, że nikt sobie nie chce psuć portfolio whisky pięcioletnią. Na przykład, prawda? Bo musiałaby mieć na etykiecie 5 lat. No, nie wiemy, ile one mają lat, ale miały 10, 12, a teraz nie podano, no to można przypuszczać, że jest to przedział 5-8, coś takiego, tak, nie? Tak, 5, 6, tak, 7, 8 lat. Więc, tak. to nie jest optymistyczne. Ja mam nadzieję, że ten trend się gdzieś tam może, że zostanie zahamowany. Ja pamiętam we wspominanej tutaj już milion razy dzisiaj Artbeck parę lat temu mówiono mi o planach zmniejszenia produkcji, co by oznaczało, że będzie większa dbałość o jakość, dobór beczek i tak dalej, prawda? Że ta jakość podskoczy. Miejmy nadzieję, ja trzymam za nich kciuki ciągle, choćby, jak mówię, z osobistych i czysto przyjacielskich powodów. Natomiast nie jest tajemnicą, że whisky, która powiedzmy ma na etykiecie nazywa się Glen coś tam 10 lat, to nie jest ta sama Glen coś tam 10 lat, która była 15 lat temu. Ale myślę, że nie ma sensu się tutaj skupiać na takim sentymentalnym podejściu, że tak kiedyś było i tak ma być. Tak jak mówię, whisky jest produktem, który musi się sprzedać, który musi przynieść jak największe zyski. Ja znam osobiście ludzi, którzy produkują whisky w wielu miejscach. Ja wiem, jak ciężkich warunkach to jest robione. Ja wiem, jak funkcjonują te małe społeczności lokalne tam, na Isla powiedzmy, na Skye.
No właśnie, bo whisky często należy do korporacji, ale jednak oparte jest o ludzi, którzy należą do lokalnych społeczności i oczywiście, muszą funkcjonować. I tak, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że na północ od linii Glasgow-Edynburg tam za bardzo przemysłu nie ma. No, nie mówimy o platformach naftowych, prawda, na Morzu Północnym, ale na stałym lądzie ci ludzie z czegoś muszą żyć. I im więcej tej whisky się produkuje i sprzedaje, tym lepiej jest dla nich. Po prostu na poziomie takim najbardziej najprostszym, najbardziej elementarnym. Więc dobrze, no jeżeli whisky podbija świat i zyskuje sobie coraz większe rzesze wielbicieli, to no dobra, to w takim razie podoba. Ostatnie pytanie. Takie upraszczające, żeby już nie zagłębiać się w szczegóły, nie deliberować. I myślę, że bardzo szczere. Czy dzisiaj w rozsądnych pieniądzach, tak powiedzmy to kolokwialnie, bez podawania jakichś kwot, za kilkaset złotych, można jeszcze napić się naprawdę dobrej whisky? Na pewno, że można. Oczywiście, że można. Trzeba tylko znaleźć taką whisky, która rzeczywiście... Ja tu nie podam żadnej nazwy, żadnej, to zrozumiałe, oczywiście, żadnej wersji. Natomiast pewno, że można. Można się napić dobrej whisky, co zresztą wczoraj sprawdziliśmy wieczorem. Tylko nie wolno dać sobie wmówić, że kolejny wypust najbardziej nawet utytułowanej destylarni to jest naprawdę coś tak wspaniałego, że warte jest wydania grubych setek złotych, czy euro, czy funtów. No więc trzeba poszukać wśród dystrybutorów niezależnych. Potrafią się znaleźć takie perełki za stosunkowo niewielkie pieniądze. Radziłbym szukać po markach, czy klucz do znalezienia dobrej whisky to niekoniecznie są te największe, najbardziej osławione destylarnie. Jest o wiele większa szansa, że się na tej samej półce cenowej znajdzie się naprawdę wybitną czy dobrą whisky pochodzącą z mniej znanej destylarni. W rękach niezależnych. Tak. Ale tak, można, oczywiście. Okay. To dobrze, to jest świetna puenta, bo bałem się, że patrzysz na to w nieco bardziej czarnych barwach, a jednak nie ma czarnych barw. W nieco bardziej pesymistycznie. O. Natomiast cieszę się, że jednak nie i cieszę się, że uważasz, że w whisky jeszcze warto być i warto czegoś w niej szukać, bo można znaleźć. To jest najważniejsze. Jak najbardziej warto. Jak najbardziej warto. Co prawda, ja tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja mam wrażenie, że mi osobiście whisky gdzieś uciekła. W sensie takim, że mnie już nie zawsze chce się gonić za tymi wspaniałymi, cudownymi wypustami za jakieś ogromne pieniądze, bo uważam, że to ceny whisky są w tej chwili absurdalne. Są zupełnie absurdalne. Ja przypominam sobie, moja pierwsza butelka Port Ellen, jaką kupiłem, to był rocznik 75, ufiony w Dufftown, w tym sławetnym whisky shop. Zapłaciłem za nią bodajże 25 albo 27 funtów. Cena zupełnie niewyobrażalna w tej chwili. To dzisiaj nawet dopisanie zera nic by nie dało. Nic by nie dało, właśnie. Nie dało, właśnie. Tak. Tam dwa zera by chyba trzeba dopisać. Prawie, że... ryzyko, że wydam duże pieniądze i trafię na coś kiepskiego jest tak duże, że mnie się już nie chce tego szukać. Tym bardziej, że ja nie chcę zabrzmieć jak stary cyniczny, nie wiem, samozwańczy wyżeracz. Natomiast ja wypiłem dużo różnej whisky już i w tym wybitnej. I już jakieś takie poszukiwania. Dla mnie whisky bardziej jest w tej chwili pretekstem do spotkania z przyjaciółmi, starymi znajomymi. Bardziej jest dla mnie pretekstem do tego, żeby zorganizować wyjazd jakąś grupą znajomych
i pojeździć po tej Szkocji. Jest oczywiście, jeżeli trafi się w kieliszku coś pięknego, wybitnego, cudownego, to jak najbardziej. Natomiast sama whisky sama w sobie już mnie trochę chyba... Nie chcę powiedzieć, że przestała mnie bawić. Nie, tak się w tej chwili zastanawiam. Dowód na to, że to nie było przygotowywane. Tu nie ma żadnego problemu, ani żadnej aranżacji, absolutnie. W tej chwili próbuję sobie jakoś zebrać myśli na ten temat, bo dawno o tym z nikim nie rozmawiałem. Natomiast tak, wydaje mi się, że whisky stała się dla mnie bardziej... czy była gdzieś tam w pewnym momencie bardziej bramą do różnych innych doznań, typu właśnie odkrywanie Szkocji, kultury szkockiej, Szkotów jako takich, wspaniałych ludzi. Czy tutaj znajomych w Polsce i gdzieś ta wartość whisky samej w sobie gdzieś mi, mam wrażenie, uciekła. Wiesz co, Raymond, ja na przykład cały czas gonię za tymi wypustami, oczywiście z uwagi na wykonywaną pracę, na fakt, że prowadzę bloga o whisky, więc jakby te nowości, czy najbardziej aktualne wypusty, nawet te, w których jest więcej komunikacji marketingowej niż whisky, gdzieś tam pojawiają się w moich kieliszkach, ale muszę przyznać tobie, że odwiedziwszy północne Highlands, tam czas staje i wyobrażam sobie, że rzeczywiście znając te miejsca i bywając tam regularnie, whisky może po prostu być dobrem komplementarnym, a nie sednem rzeczy. Prawda? Tym bardziej, że jak jest się tam na miejscu, to tak naprawdę w pewnych magicznych miejscach, a jest ich mnóstwo w całej Szkocji, jest... W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, co masz w kieliszku. Znaczy, ja nie mówię, że tutaj zaraz będziemy pili wódę. Nie chodzi o to, żeby jakikolwiek alkohol tam był, ale w tym, tam na miejscu przestaje tak naprawdę mieć znaczenie. Emocje, atmosfera, to są rzeczy ważne. Zgadzam się z tobą zupełnie. Raymond, z krótkiej rozmowy zrobił nam się wywiad rzeka, ale to bardzo dobrze, cieszę się z tego. Powiedziałeś wiele rzeczy, które myślę, że dla wielu moich czytelników będą niezwykle interesujące, ponieważ opowiadałeś historie, które są dzisiaj po prostu już niespotykane. Ciężko jest natrafić na takie sytuacje. Bardzo ci dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości może uda nam się albo spotkać i porozmawiać za jakiś czas, żeby zobaczyć, jak czas weryfikuje wnioski, do których doszliśmy, a może zrobimy jeszcze coś innego. Na pewno spotkamy się na następnych jakichś okazjach związanych z whisky. Zdecydowanie. Więc to na pewno będzie coś wspaniałego. Dobra, wielkie dzięki. I ja dziękuję.